Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo odpowiem na pytanie, czy jest szansa na otrzymanie orzeczenia lekarskiego na kurs prawa jazdy kategorii C, czyli prawa jazdy zawodowego na ciężarówki, bezterminowo, ale tak, aby nie utracić właśnie bezterminowej kategorii B. Zaczynam od zapytania internauty. Posiadam uprawnienia do kierowania AB, E do B bezterminowo i chciałbym zrobić kategorię C na własny użytek. I stąd moje pytanie, czy jest duża taka szansa, że dostanę wyżej wymienioną kategorię bezterminową? No, dlaczego pytam? No niestety ostatnio dwóch moich kolegów zamieniło swoje bezterminowe prawo jazdy na terminowe i to włącznie z tymi kategoriami E do B i B. A stało się to właśnie przy robieniu badań na kategorię C, gdzie lekarz, pomimo w naszej opinii braku przeciwwskazań zdrowotnych, dał im prawo jazdy terminowe kategorii C na 7 lat. W moim przypadku nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, no, nie noszę okularów, ciśnienie jest w normie, jestem kandydatem do szkół, do służb mundurowych, przeszedłem już komisję lekarską, nie ma żadnych zastrzeżeń. No i drugie zasadnicze pytanie, i co mam zrobić, jeżeli ten lekarz wypisze mi na 7 lat, czy mam pójść do innego specjalisty? Także klasyczna sytuacja, prawo jazdy mamy B bezterminowe, a nagle tracimy B bezterminowe na B terminowe przy okazji C. I odpowiadając na to pytanie, z kontekstu poniekąd wynika, że tenże lekarz uprawniony do badań kierowców daje wszystkim orzeczenie czy orzeczenia terminowe, no bo nagle wszyscy na 7 lat to dla mnie tak troszeczkę dziwnie. Spotykałem się już z takimi sytuacjami, no czasem zdarza się w mniejszych miejscowościach, gdy brak jest szerszego dostępu do tego rodzaju usług medycznych, jesteśmy skazani na jakiegoś tam miejscowego lekarza. Czasem zdarza się, jeżeli jesteśmy badani z różnych innych powodów darmowo, prawda? Czyli jesteśmy w jakimś MOPS-ie, badają, nagle idziemy na badania, MOPS tam gdzieś kieruje i w sumie no, niby płaci MOPS, ale nie płaci bezpośrednio zainteresowany. No i czasem zdarzają się, że badania są w ośrodkach referencyjnych i badania są terminowe. No, no co zrobić? No, jeżeli sami płacimy za te badania, warto po prostu sobie poszukać innego medyka, o którym wiemy, że raczej nie daje tych orzeczeń terminowo. Natomiast, aby było jasne, nieco inna sytuacja jest już jak dostajemy prawo jazdy zawodowe z kodem unijnym 95. No i wtedy wszyscy dostają maksymalnie na 5 lat lub 30 miesięcy i w zależności od wieku, czyli do 60 na lat 5, do powyżej 60 na 2,5 roku. Ale wiąże się to z badaniami lekarskimi i psychologicznymi w trakcie kwalifikacji wstępnej, no lub po szkoleniu okresowym. Także jeżeli Cię zainteresował ten temat terminowego lub bezterminowego prawa jazdy, to zapraszam tutaj do skomentowania tego wideo lub możesz wejść na mojego bloga badania na prawo jazdy wrocław.com lub badania lekarskie kierowców.pl. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.